Witajcie moi drodzy subskrybenci na kanale, na którym zajmujemy się rozwojem duchowym, koherencją serca i kronikami Akaszy. I w tym krótkim nagraniu mam nadzieję przybliżyć Wam to, jak wygląda kurs online Kroniki Akaszy, który przygotowywałam dla Was przez ostatni tak naprawdę rok. I ten poprzedni rok, jak wiecie, skoro odwiedzacie mnie na tym kanale, był naznaczony taką moją mniejszą aktywnością, głównie z tego względu, że spodziewałam się dzidziusia i teraz już ten dzidziuś jest ze mną, stąd również kurs jest w takiej formie, która umożliwia Wam pracę samodzielną, ale też proponuję do niego taką wersję premium, w której to można się ze mną spotkać przynajmniej raz w miesiącu i być w takim kontakcie grupowym z pozostałymi uczestnikami, którzy też się na to zdecydują. Także moi drodzy, chcę Wam pokazać, jak wygląda taka platforma kursowa, ponieważ do wersji podstawowej, jak i do wersji zaawansowanej jest to ta sama platforma, z tym, że do tej wersji zaawansowanej premium ze spotkaniami na żywo mamy trochę więcej materiałów do pobrania, więcej lekcji, plus te spotkania na żywo i inne rzeczy udostępniane w grupie spotkań. Jak zatem wygląda panel? Panel wygląda w ten sposób, jak widzicie tutaj właśnie na stronie, że mamy krótki opis, jak można korzystać z tego kursu, ponieważ jest on kursem online'owym, czyli wy decydujecie o tym, w jakiej kolejności, kiedy, co będziecie przerabiać. Natomiast cały ten kurs został przeze mnie tak ułożony, sformułowany, aby sprzyjać temu, aby te praktyki od samego początku się rozwijały i były coraz bardziej zaawansowane, nawet dla osoby, która nigdy niczego absolutnie nie praktykowała. Czym są Kroniki Akaszy? Kto jeszcze nie wie, niech zajrzy na inne moje filmy, ponieważ tutaj chciałabym Wam po prostu pokazać tym już zainteresowanym osobom, jak faktycznie wygląda panel kursowy i co w tym kursie możecie znaleźć, czego się nauczyć. Kurs nazwałam, mimo tego, że nazwałam właśnie tutaj poziom pierwszy, tak naprawdę jest to kurs podstawowy plus kurs zaawansowany. Czyli jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo materiału, różnych ćwiczeń, które mogą pomóc w tym, żeby rozwijać swoje umiejętności komunikowania się z poziomem Kronik Akaszy. I tak w module pierwszym mamy przygotowanie do procesu dostępu do Kronik Akaszy. Ja do tego procesu przygotowania przykładam bardzo dużą wagę, ponieważ sama na początku, jakby kiedy zaczynała w 2013 roku, jakby było to takie bardzo naturalne, intuicyjne, jeszcze nie wiedziałam pewnych rzeczy, o czym przekonam się później właśnie, jak bardzo ważne jest przygotowanie swojego ciała, swojej energii, swojego umysłu, żeby ta komunikacja była bardziej efektywna. Czyli tego dowiadywałam się dopiero później, kiedy zetknęłam się już z samym pojęciem Kronik Akaszy. Natomiast wcześniej była to praktyka naprawdę zupełnie wynikająca jakby z pamięci duszy, z intuicyjnej drogi, ścieżki, która się otworzyła. I tak mamy więc poduł pierwszy, który jest o tyle ważny, że pozwoli Wam przygotować swoje ciało, swój umysł, swoją energię i swoje intencje przede wszystkim tej komunikacji. W każdym z modułów mamy konkretne lekcje, ich jest całkiem sporo, czyli mamy na przykład w tym module pierwszym intencje. Zajrzyjmy zatem tutaj, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o intencje, tu mamy krótki opis oraz do pobrania na przykład cały workbook do tego modułu pierwszego, który zawiera dodatkowe ćwiczenia, których nie ma tutaj na przykład na tej platformie lub są uzupełnieniem. Do każdego modułu zresztą jest rozbudowany, kolorowy, barwny workbook, w którym można pisać, wypełniać ćwiczenia, które też uzupełnia ten materiał, który jest umieszczony na platformie. Następnie później mamy na przykład nagranie wideo, które dotyczy uziemienia, więc mamy tutaj krótki wstęp, a następnie wykład. Puszczamy sobie wykład. Tak, i widać mnie
Nie będę dalej tego pokazywać, chciałam tylko zademonstrować, jak to wygląda. I później właśnie tutaj możemy sobie korzystać z materiałów wideo. Następnie mamy na przykład medytację uziemienia, czyli tutaj znowu mamy wstęp i możemy skorzystać sobie z praktyki i wypełnić do tego dodatkowe ćwiczenia w skrypcie. Co jeszcze mamy w module pierwszym? Inną formę uziemienia, a więc medytację złotego źródła, uziemienie, medytacja połączenia synchronizacji z czakrą gwiazdą Ziemi. Jest to medytacja, która jest umieszczona na płycie medytacja dla duszy, która jest dostępna też na sklepie koherencjaserca.com. Mamy wykład o świętej przestrzeni, również ze wskazówkami, jak swoją własną świętą przestrzeń budować. Te informacje, materiały również są w skrypcie przedstawione. Mamy medytację synchronizacji połączenia z czakrą Akaszy, czyli gwiezdną bramą. Ta medytacja jest także umieszczona na płycie. Właśnie medytację dla duszy, którą możecie, to są tak naprawdę trzy płyty, którą możecie dostać, jeżeli macie na to ochotę, właśnie na sklepie koherencjaserca.com. Oraz medytacja przygotowująca prezent z kronika Kaszy, także z tej płyty. Mamy też medytację spotkanie z przewodnikiem w bibliotece w trzech różnych wersjach muzycznych, ponieważ praktykując wcześniej spotkania na żywo czy różnego rodzaju wyzwania z tymi medytacjami, okazywało się, że różne są efekty w zależności od podkładu muzycznego jednak, stąd mamy tutaj trzy różne wersje. Tu akurat mamy panel tej wersji premium, czyli wersji premium medytacje te są do pobrania. Z całego kursu jest to ponad 300 godzin medytacji, natomiast w module czy też wersji basic, takiej podstawowej, mamy dostęp do tego panelu przez pół roku i możemy z niego korzystać dowolnie, ale medytacji nie pobieram. Każdy moduł kończy się testem wiedzy, to on jest bardzo króciutki, zawiera około 5 pytań wielokrotnego wyboru z tego materiału, z tych wykładów, praktyk, które są przedstawione w każdym module, co umożliwia Wam automatyczne wygenerowanie dla siebie certyfikatu ukończenia tego kursu. Co mamy jeszcze w tymże kursie, moi drodzy? Zobaczmy inne moduły. Moduł drugi, geneza i wprowadzenie do praktyki odczytu kronika Kaszy. I tu mamy na przykład całkiem sporo lekcji, jeszcze więcej niż w module pierwszym, jak widać. Przyjrzyjmy je zatem. Tutaj mamy wykłady, jak i ćwiczenia, a więc czym jest Akasza, geneza Akaszy, skąd się wzięła, jakie różne podejścia mamy do tego tematu, jak wygląda to połączenie z kronikami Akaszy, czego możemy się spodziewać, o co tak naprawdę chodzi, jak opisywana jest, czy też definiowana w różnych religiach Akasza, jakie trzy kroki możemy wyodrębnić w czytaniu tych kronik Akaszy, jakie ważne są zasady takiego duchowego BHP, które jest nam potrzebne, żeby ten proces był dla nas bezpieczny i efektywny. Następnie przedstawiam modlitwę otwarcia i zamknięcia kronik. Są to modlitwy moje, czyli takie, które wygenerowałam ja dla potrzeb praktyki własnej i uczenia innych osób podczas moich własnych praktyk. Są one skuteczne, tak jak wskazują praktyki kursantów, w jakim celu ludzie czytają te kroniki. Następnie mamy ćwiczenia. Tych ćwiczeń w kursie jest bardzo dużo. Do każdego tego ćwiczenia jest nagranie oraz miejsce w skrypcie i opis w skrypcie, tak żeby można było je zapamiętać pytania, nauczyć się pytań, które możemy formułować i mieć miejsce, taki własny notatnik do zapisania sobie swoich wrażeń i śledzenia tego, jak rozwijają się nasze umiejętności. A więc mamy tutaj odczuwanie kontaktu, odczuwanie bezwarunkowej miłości, strumieniowanie obrazu, czyli takie ćwiczenie, które pozwala nam rozwijać wizję, odblokowanie odbioru, interpretowanie obrazów w połączeniu z kronikami Akaszy, interpretowanie abstrakcyjnych obrazów, czyli tutaj już różnych takich rzeczy, które się mogą pojawiać i są trudniejsze, więc to też możemy ćwiczyć, wykorzystanie kart do interpretacji odczytu i medytacja zamykająca, którą wykonujemy przy otwartych kronikach Akaszy, która wzmacnia nasz odbiór i połączenie z kronikami. Na końcu oczywiście test. Moduł trzeci to jest trening umiejętności odbioru informacji z kronika Akaszy, bo każdy z nas może
odbierać tę energię w inny sposób, inaczej i będzie odbierać tę energię w sposób inny, a więc jest to tak naprawdę uczenie się zupełnie nowego języka, którego nie znaliśmy do tej pory. Dla każdego z nas te doświadczenia mogą być inne, mogą one być bardziej audiowizualne, mogą być bardziej audio, mogą być bardziej związane z odczuwaniem, więc chodzi tutaj właśnie o to, aby trenować różnego rodzaju umiejętności odbioru, nauczyć się interpretować to, co się dzieje w taki sposób przez nasze serce i przez nasz umysł, czy też zrozumienie z poziomu naszego umysłu poprzez serce, tak żeby otrzymać wskazówki, które możemy wdrożyć, zastosować w naszym życiu i zmienić to, co rzeczywiście chcemy zmienić. A więc tu skupiamy się na rozwijaniu tych umiejętności i uczeniu się własnego języka, budowaniu własnej relacji z istotami Akaszy. A więc tu mamy wykład o istotach Akaszy, jakie są kanały odbioru. Ja to nazywam kanałami odbioru. Możecie się spotkać w literaturze z różnymi nazwami tego tu, jeżeli chodzi właśnie o ten odbiór, czy słuchowy, czy wzrokowy. Przykładowo możemy to właśnie w ten sposób sobie wyobrazić, że jest to pewnego rodzaju kanał, którym energia do nas płynie i my jesteśmy w stanie zrozumieć ją poprzez właśnie takie wrażenie. Jak formułujemy pytania, ponieważ podstawowa praca z kronikami Akaszy to jest zadawanie pytań i właśnie rozwinięcie w sobie tych umiejętności odebrania odpowiedzi. Ja to nazywam odwrotnością modlitwy, ponieważ kiedy się modlimy, to wówczas my wysyłamy jakieś zapytania, intencje, prosimy o coś. Natomiast kiedy my kontaktujemy się czy komunikujemy się z kronikami Akaszy, wygląda to zupełnie odwrotnie. Czyli to my musimy umieć, potrafić wykształcić w sobie zdolność do wejścia w taki stan świadomości, w którym to my odbieramy, czyli to my słyszymy, my odbieramy, my czujemy te odpowiedzi na nasze pytania, które są dla nas gotowe lub zostaną nam przekazane przez istoty rezydujące w kronikach lub po prostu odbierzemy je z naszej księgi życia. Czyli ważne jest właśnie to, w jaki sposób my w ogóle mamy te pytania tworzyć, formułować, aby one były skuteczne przede wszystkim, ponieważ nie każde skuteczne będą. Następnie mamy praktyki, które wzmacniają tą naszą językową, odczuciową i słuchową, powiedzmy, drogę do kronik Akaszy, czyli otwarcie czakry serca, medytacja Tonglen, otwarcie czakry serca, praktyka koherencji serca na podstawie praktyk HeartMath, które również znam, praktykuję od lat, i znowu ćwiczenia, czyli to wszystko wcześniej przygotowuje Was do kolejnych ćwiczeń praktycznych, w których jakby no odkrywacie i trenujecie swoje umiejętności, ale też tak naprawdę każde ćwiczenie będzie taką małą kroplą, czy też elementem, krokiem transformacji na Waszej ścieżce życiowej. I tak mamy tutaj ćwiczenie, jak odróżnić intuicję od kronik Akaszy, misja duszy i cel życia, wzmacnianie odbioru z kronik Akaszy, pogłębiona praca z tekstem, czyli jak pracować z tekstem w kronikach, praca z muzyką, jak weryfikować informacje, i tutaj ćwiczenie z Leonardem DiCaprio, nie DiCaprio, przepraszam, być jak Leonardo, to akurat Da Vinci, chociaż DiCaprio też jest fajny i też można, w sumie z drugiej strony można zastosować i DiCaprio. No i tu w premium można te wszystkie medytacje pobrać, w basic nie, i test wiedzy do danego modułu. Naprawdę prościutki, ale umożliwia nam na końcu uzyskanie sobie certyfikatu. Moduł czwarty, uzdrawianie ograniczających wzorców interferencji przez kroniki Akaszy. I te dwa ostatnie moduły to już są tak naprawdę ćwiczenia, praktyki bardzo, bardzo zaawansowane moim zdaniem, nawet jeżeli ktoś wcześniej miał do czynienia już z kronikami, ale nie dotarł, powiedzmy, do tego poziomu, ponieważ jakby jeżeli chodzi o uzdrawianie tych ograniczających wzorców, tu mamy do czynienia z różnego rodzaju programami, memami, czyli takimi właśnie powtarzalnymi, czy też powtarzanymi przez społeczeństwo sformułowaniami, które kopiują się do naszych mózgów i one tam już po prostu zostają, a według nich działamy, funkcjonujemy, różnego rodzaju programy,
ograniczające nas przekonania z różnych źródeł pochodzące. Zatem w tym module możemy się trenować z jednej strony w tych umiejętnościach komunikacji z kronikami Akaszy, a z drugiej strony przejść przez swój własny, naprawdę ogromny proces uwalniania się od wszelkich ograniczających nas wzorców, wzorców interferencji. Nazywam to wzorami interferencji, ponieważ one zaburzają nam prawdziwy, autentyczny obraz nas samych, innych ludzi, tego świata, w którym funkcjonujemy. Czyli to pomoże nam uwolnić się na przykład od fałszywego widzenia świata, od fałszywego w ogóle widzenia samego siebie. I różnych, myślę, innych ciekawych rzeczy też można się w tym module dowiedzieć. On jest dosyć obszerny. I tak mamy tutaj na początek również medytację otwarcia światła Akaszy, której zadaniem jest wzmocnienie odbioru, ale też przygotowanie naszej energii do jeszcze głębszej pracy, do bardziej jeszcze konkretnej takiej pracy. Następnie mówimy tutaj o uzdrawianiu tych wzorców, czyli na czym polega w ogóle uzdrawianie wzorców poprzez kroniki Akaszy, ponieważ nie dla każdego jest to jasne, nie jest to de facto bezpośrednie uzdrawianie, jak możemy powiedzieć, że ktoś przychodzi chory, wychodzi zdrowy, więc tutaj wyjaśniam to, czym są te wzorce i o co chodzi w tym uzdrawianiu. Wolność od ograniczających wzorców, które sprawiają, że nie jesteśmy sobą, nie jesteśmy autentyczni. Jest tutaj prawie godzinny wykład na ten temat. Następnie mamy medytację poszerzenia świadomości w kronikach Akaszy. Jest to bardzo ważna medytacja, można ją robić również poza kronikami Akaszy. Ona będzie rozwijać nasze odczuwanie przestrzeni i tutaj ta medytacja jest stworzona czy też zaprojektowana przy częstotliwościach solfeżowych, więc dodatkowo jeszcze podnosi wibracje i odblokowuje to, co jeszcze mogło do tej pory po tych ćwiczeniach z wcześniejszych modułów jeszcze nas gdzieś blokować. I tu mamy już bardzo, bardzo konkretne ćwiczenia. Z jednej strony, tak jak mówię, rozwijają nasze umiejętności, a z drugiej pozwalają nam wejść w swój własny, bardzo głęboki proces. I oczywiście miejsce mamy do zapisania swoich notatek w skrypcie do tego modułu. I tak mamy blokady przekonań, czyli jak uwalniać wszelkiego rodzaju przekonania, czy też blokujące przekonanie, jakie znajdywać, okoliczności problemu i rozwiązanie, czyli my nie tylko możemy się dowiedzieć w kronikach, co nas blokuje, ale też odczytać dla siebie jakieś narzędzia, odebrać dla siebie narzędzie, które pomoże nam się tego pozbyć. Więc tutaj mamy ćwiczenie z odczytaniem własnej afirmacji. Następnie mamy źródło problemu, czyli jak znajdować źródła problemu, żeby je uwolnić. Jak możemy odnaleźć korzyści z ograniczającego nas wzorca, ponieważ często my podtrzymujemy pewne ograniczające nas rzeczy, bo mamy korzyści, o których nie wiemy. My nie wiemy, że te korzyści mamy. To są tak zwane ukryte korzyści, więc tutaj też omawiam, na czym to polega. Następnie mamy relacje z wolnością od limitujących nas programów, czyli czym ta w ogóle wolność dla nas jest, czy jesteśmy wolni. To są bardzo ciekawe ćwiczenia. Ćwiczenie z narzucaniem woli innym, a więc możemy się dowiedzieć tutaj, czy my kiedykolwiek narzucaliśmy tę wolę innym i jak to wpływało również na nas. Następnie wyznaczenie swojej drogi do osobistej wolności. Bardzo ważnym tutaj ćwiczeniem też, czy też elementem w tym module są pytania pogłębiające w kronikach Akaszy. Tu mamy przedyskutowane nagranie i właśnie wersji premium karty do pobrania, które możemy sobie wydrukować. Ich jest 33 i nawet jeżeli nie wiemy, jakie pytanie możemy zadać w danym temacie, z którym przychodzimy do kronik, to możemy po prostu w połączeniu z kronikami wylosować wtedy sobie takie karty i uwierzcie, że zawsze wylosujemy najlepsze, najbardziej odpowiednie pytanie, które potrzebujemy w danym momencie zadać. Następnie mamy codzienne modlitwy i narzędzia uzdrawiania. Jest to taki moduł, nad którym też bardzo długo pracowałam, poszukując w różnych materiałach, w różnych swoich własnych praktycznych rzeczach, rzeczy, które ja sama tworzyłam. Takie modlitwy, które można stosować i są stosowane w połączeniu z kronikami Akaszy i które wspierają też naszą praktykę kronika Akaszy. I udało mi się zebrać tych modlitw chyba 12.
jak dobrze pamiętam. I również tutaj one są przedyskutowane, a w wersji premium te modlitwy można w formie kart sobie pobrać, wydrukować i również je losować na przykład, albo zadać komuś bliskiemu taką modlitwę jako swoją własną pracę domową czy praktykę domową. W wersji premium mamy tutaj medytację do pobrania i oczywiście test wiedzy. Jest to, tak jak mówię, bardzo obszerny moduł, który skupia się na tym wszystkim, co nas blokuje w życiu i pozwala nam się od tego uwolnić. Czyli no coś tutaj może być naprawdę odkrywczego dla każdego, nawet jeżeli ktoś jest bardzo zaawansowany w różnych praktykach duchowych. Następnie mamy, moi drodzy, moduł piąty, jedna z ulubionych moich praktyk. Myślę, że będę mogła niedługo zaproponować na przykład jakieś wspólne właśnie uzdrowienie raz w miesiącu z zastosowaniem punktów łaski, na przykład takie grupowe, ponieważ jest to wspaniałe narzędzie, które możemy zastosować właśnie w połączeniu z kronikami Akaszy, czyli punkty łaski. Ja te punkty łaski poznałam chyba w 2011 lub 2012 roku, czytając jakiś podręcznik. Nie pamiętam już dokładnie, co to był za podręcznik. Jakiś podręcznik czy też przewodnik z rozwoju osobistego i duchowego. I wiele lat później dowiedziałam się o tym, że można je stosować właśnie w połączeniu z kronikami Akaszy. Jest to rewelacyjne narzędzie, ponieważ te punkty łaski znajdują się na naszych dłoniach, połączone są z meridianami i odpowiednia praca z tymi punktami oraz wiedza co do tego, jakie pytania możemy zadawać pracując z tymi punktami, jak uwalniać pewne problemy, pozwala nam naprawdę bardzo, bardzo głębokie rzeczy pouwalniać, takie jak na przykład tutaj stosując główne punkty łaski, których jest trzy w podstawowej wersji, bo może być nawet ich cztery, pozwalają nam się pozbyć różnych wzorców, które właśnie są zapisane w linii naszych przodków albo zapisały się w naszym DNA, w historii naszego rodu. I tutaj dyskutuję w tym module o tym, czym jest łaska, opisuję, gdzie są te punkty, z czym one się łączą, co, jaki poziom świadomości uwalniamy poprzez dany punkt łaski, na czym w ogóle polega uzdrawianie przez kroniki Akaszy z wykorzystaniem właśnie tych punktów łaski. Mamy tutaj prawie 40-minutową medytację koherencji centrów energetycznych. Tą medytację stworzyłam w oparciu o taką wiedzę, powiedzmy, powszechną dotyczącą czakr oraz koherencję serca, którą praktykuję. Następnie mamy prowadzoną sesję głównych punktów łaski w kronikach Akaszy, a więc ja tutaj proponuję pewien temat i następnie według schematu, który jest bardzo dokładnie opisany w skrypcie, podążamy po prostu w tej sesji według tych punktów właśnie uwalniamy dany problem. Następnie do samodzielnej pracy są tutaj również ćwiczenia takie bardzo zaawansowane, na przykład uwolnienie wzorców i aspektów pochodzenia rodzinnego, identyfikację i oczyszczenie wzorców przodków wpływających na nasze tu i teraz. Tutaj są w tych ćwiczeniach wideo, instrukcje, wszystko również jest opisane w skrypcie. Następnie tutaj akurat mamy taki punkt, który jest w tym kursie wersji premium, czyli karty, które możemy sobie pobrać, a więc skonstruowałam czy też przygotowałam takie karty, które można również sobie wyciąć, czyli można je mieć ze sobą. Ich jest 8 tych kart, tam są opisane na nich punkty oraz pytania, które możemy zadawać do każdego z punktów łaski, jak również deklarację swojej intencji oraz jakby taką deklarację błogosławieństwa, którą zakończamy pracę z każdym punktem. Więc to myślę, że może ułatwić wykorzystanie tych punktów w każdym miejscu, w każdym czasie, ponieważ te karty zawsze możemy mieć gdzieś tam w swoim notatniku chociażby. Następnie to tu również z wersji premium. W wersji premium mam tutaj dla Was skrypt pomocniczy z charakterystyką czakr, ponieważ nie każdy wie, czym te czakry są. Więc tutaj taki 14-stronicowy skrypt pomocny, żeby je zrozumieć i z jakimi poziomami świadomości każda czakra koresponduje.
W wersji premium możemy wszystkie medytacje z tego modułu sobie pobrać i na końcu mamy test wiedzy. Wypełniając wszystkie testy, czy też zaliczając wszystkie testy, tu, żeby go zaliczyć, trzeba mieć 50% odpowiedzi. Później automatycznie dostaniemy certyfikat ukończenia tego kursu na tym poziomie. W kursie, powiedzmy, czy też w kursie premium, gdzie mamy dodatkowe spotkania na żywo, mamy możliwość dyskusji na temat naszych praktyk, wymiany doświadczeń, wspólnych ćwiczeń. Tak, i ta grupa, z tego względu, że na ten moment nie mam dostępu na mojego Facebooka, będzie na przykład teraz organizowana na portalu Netyfy. Także też zachęcam moich słuchaczy do tego, żeby wejść na ten portal dla świadomych ludzi. I tam już widzę, że również właśnie takie osoby z naszej działki, że tak powiem, zainteresowań tam lądują, tam się rejestrują. Mam nadzieję, że Wam przybliżyłam to, co jest zawartością tego mojego kursu. Tak jak mówiłam, do każdego z tych modułów jest osobny skrypt, gdzie każdy ma około tam od 20 chyba 7 do ponad 40 stron, kolorowe, barwne, tak żeby nauka też była przyjemna. Czyli podobnie jak wszystkie wideo, które przygotowałam w tym kursie, może jeszcze coś tutaj włączymy sobie na moment, z parę słów wstępu i następnie mamy wideo, żeby Wam pokazać, że przede wszystkim dla mnie ważna jest też ta estetyka, żeby można było się uczyć w sposób przyjemny, więc każde wideo... Akasze. Na długo, zanim metody naukowe dały nam narzędzia do nauki o naszym świecie... Każde wideo jest właśnie przygotowane w taki sposób, żeby było przyjemnie tego posłuchać, przyjemnie pooglądać. Jeżeli będziesz mieć taką potrzebę, czy będziecie mieć potrzebę, zawsze można sobie zrobić z tych wideo dodatkowe notatki. Tak naprawdę cały ten kurs tego poziomu wraz z praktykami osobistymi, testami, prawdopodobnie można by było zrobić w około 3 dni siedząc non-stop przy komputerze, jeżeli ktoś ma takie życzenie. Natomiast dostęp do kursu wykupujecie na pół roku i pół roku jest to naprawdę mnóstwo czasu na to, żeby planując sobie według planera, który również tutaj udostępniam, przejść po prostu spokojnie przez wszystkie te praktyki i zakończyć ten kurs. Także dla chętnych to jest, pamiętajcie, trzy doby i masz kurs z głowy, albo po prostu rozkładasz sobie na pół roku. W wersji premium dostęp jest na 8 miesięcy. Mam nadzieję, że osoby, które się zastanawiają nad tym, czy wziąć udział w takim kursie, czy skorzystać z platformy, czy szukać czegoś na żywo, wiecie, to jest tak, że każda forma ma swoje plusy i minusy, jeżeli chodzi o taką naukę automatyczną, powiedzmy z platformą, gdzie materiał jest przygotowany. Plusem jest to, że tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chciałabym przekazać ten materiał zgromadzony tutaj, przygotowywany przez rok czasu technicznie, tak, natomiast gromadzona jest to wiedza praktyczna na przestrzeni lat, to musiałabym zorganizować szkolenie na żywo trwające około 7-8 dni, tak, żeby móc przekazać to na żywo i ćwiczyć na żywo z ludźmi, tak żeby te wszystkie ćwiczenia wykonać na takich szkoleniach, może nawet więcej niż 7 dni, jakby to tak optymistycznie zakładam. Czyli mamy tutaj oszczędność czasu, mamy tutaj oszczędność, powiedzmy, też tak naprawdę finansów, bo nie musimy nigdzie jechać, płacić dodatkowe noclegi, jakieś hotele. Jakby minusem jest to, że musisz mieć swoją własną jakby determinację, tak? Każdy musi sam zaplanować sobie to,
żeby przejść w ogóle przez ten kurs, tak żeby wykonać ćwiczenie, żeby odsłuchać wykłady. One są zazwyczaj podzielone na małe, nieduże części, czyli każdego dnia planując sobie część tego kursu, spokojnie można go po prostu przejść w sposób przyjemny, taki przystępny, przyjazny. Materiały naprawdę są też bardzo ładne, kolorowe, przydatne, bardzo praktyczne, ponieważ to są rzeczy takie, które są dla mnie ważne i starałam się właśnie w taki sam sposób przygotować to także dla Was, dla każdego, kto będzie chciał się uczyć. No a ja w tym roku jakby te możliwości spotykania się na żywo mam mniejsze, stąd jakby mistrzowie już wcześniej mnie przygotowali, podsuwając taki pomysł ponad rok temu, żebym przygotowała takie szkolenie. Dlaczego jeszcze level 1 powiem może na ten temat? Ponieważ ja mam program na więcej, czyli jakby jeszcze bardziej zaawansowanych ćwiczeń, praktyk na kolejne dwa jakby poziomy, ale tak jak wspomniałam, nie wiem, kiedy będę miała przestrzeń i czas na to, żeby przygotować kolejne materiały, ponieważ tak jak wspomniałam, zajmuje to bardzo, bardzo dużo czasu, żeby takiej jakości materiał przygotować. Stąd ten kurs, który jest bardzo, bardzo zaawansowany, myślę, że jest tym, co każdy potrzebuje, żeby naprawdę nauczyć się czegoś, dowiedzieć się czegoś, żeby też przejść taką swoją własną osobistą zmianę, może taką transformację i wykształcić swój własny sposób komunikacji, nawiązać relacje z kronikami Akaszy, ze swoimi mistrzami, nauczycielami, opiekunami, poznać te istoty, które każdy z nas ma gdzieś tam do pomocy, do wsparcia i generalnie w ogóle podnieść swoje wibracje, rozwijać swoją świadomość, poszerzyć swoją świadomość. Więc myślę, że jest to coś naprawdę bardzo, bardzo dużego. Następnie, co jeszcze mam w planach najbliższych, to są takie mniejsze, zaawansowane kursy, które myślę, że uda mi się nagrać, jak na przykład praca z historią swojego rodu, z linią przodków i właśnie spotkanie z przodkami, uwalnianie takich różnych rzeczy, ale to już taki bardzo konkretny sposób, wizytowanie przestrzeni między wcieleniami. Także tutaj w planach dużo, dużo jeszcze fajnych rzeczy przed nami, ale tak czy inaczej, żeby wejść na bardziej zaawansowane takie kursy, no to trzeba te umiejętności już mieć, czyli ten pierwszy poziom po prostu przejść i doświadczyć własnego języka, rozwinąć swój własny język komunikacji z kronikami Akaszy, prawda? Także miało być krótko, ale jak zwykle trochę się rozgadałam, natomiast myślę, że udało mi się przybliżyć Wam to, co się zawiera w tym kursie, ale też chciałabym naprawdę Was głęboko zachęcić do tego jakby do skorzystania z tego kursu. Jest to coś, z czego jestem naprawdę dumna, bardzo zadowolona, ponieważ tworząc ten kurs, otworzyłam go zresztą będąc w stanie błogosławionym, więc myślę, że też ma tutaj dodatkowe, niesamowite, niezwykłe wibracje i dużo miłości włożyłam w tworzenie tych wszystkich materiałów, tworząc je z dokładnością takim i pietyzmem i takim uwielbieniem dla barw, dla kolorów, dla porządku. Jest to coś, co sprawiło mi naprawdę mnóstwo, mnóstwo przyjemności. Stąd też, tak jak mówię, zrobiłam to z sercem i mam nadzieję, że czuć jest również to serce w tych materiałach, z których ludzie korzystają. No a przede wszystkim jest to bardzo, bardzo zaawansowane narzędzie poszerzające naszą świadomość i w tym kursie zawarte jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo materiału, które, tak jak wspomniałam, trzeba byłoby na warsztacie na żywo przyswajać przez co najmniej tydzień, myślę, że tydzień w optymistycznej wersji. Także przekazuję Wam tutaj do korzystania coś, co tworzyłam z miłością. Naprawdę tworzyłam z miłością i tworzyłam z inspiracji w połączeniu z kronikami Akaszy i w połączeniu jakby z moim własnym też wnętrzem i takim podwójnym wnętrzem właśnie, takim wypełnionym miłością, cudem, który spadł na mnie
i który teraz już jest ze mną. Także kochani, zachęcam serdecznie. I cóż, jeszcze mamy dzisiaj 7 lutego i do 10 lutego można jeszcze dołączyć do wersji premium, ponieważ później grupę już zamykam i kolejna taka grupa, która będzie trwała pół roku, gdzie będziemy się spotykać, ruszy dopiero od lipca. Czyli jeżeli ktoś chce skorzystać jeszcze na tyle, jakby z mojej obecności, tyle ile dam radę, jakby siebie dać w tym roku, to zapraszam do skorzystania z tej wersji premium. Tak jak widzicie tutaj, znajdziecie ten kurs do wykupienia na kursy.malgorzatakwietniewska.com. Natomiast jeżeli wolicie taką wersję basic, czyli taką, gdzie sami wszystko sobie tam robicie, nie potrzebujecie się spotykać z ludźmi, z nikim rozmawiać, to link do wykupienia tej wersji podstawowej, która nie ma tych dodatkowych materiałów i dostępu do grupy, to link jest na stronie kronikiakaszy.com w zakładce certyfikowany kurs online. Tam też znajdziecie opisy obu wersji tego kursu, czyli czym się różni wersja podstawowa od wersji premium. No i mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne porcje. Aktualnie przygotowuję bardzo fajne kolejne niespodzianki, takie materiały, które będzie można również sobie wykupić, korzystać z nich jako dodatkowe narzędzia w swojej pracy, tak naprawdę w każdej pracy duchowej, którą wykonujecie. Dziękuję zatem za pooglądanie. Jeżeli czujesz, że komuś by to się przydało, to wyślij link do tego filmu, wyślij link do mojej strony. I cóż, i zapraszam na kolejne materiały na tym kanale. I niedługo kolejna medytacja albo z kronikami Akaszy, albo z koherencją serca, jakieś ćwiczenie. Dzięki serdecznie, subskrybujcie z dzwoneczkiem, tak żeby mieć powiadomienie o nowych materiałach pojawiających się na tym kanale, a będzie ich jeszcze więcej. Do zobaczenia.